Jeżeli chcesz nagrywać, to najważniejszy jest ten sprzęt, który masz przy sobie. Dlatego ja na przykład vlogi nagrywałem małym aparacikiem, bo zawsze mogłem go wyciągnąć, złapać ujęcie i schować do kieszeni, bo tam się właśnie mieścił. A co dzisiaj mamy najczęściej przy sobie? Telefon. I to właśnie z telefonu najczęściej powstają viralowe filmiki. Zmieniłem swój telefon na HTC U11, o którym więcej możecie dowiedzieć się z linka w opisie. I ten telefon jest uznawany jako urządzenie z jednym z najlepszych aparatów dostępnych w tym momencie na rynku, a dodatkowo potrafi kręcić filmy w 4K. Zajmijmy się trochę dzisiaj tematem nagrywania telefonem. Ziemniak poszukał w internecie i ziemniak znalazł. Nigdy nie miałem elektrycznego stabilizatora, dlatego na własnej skórze postanowiłem sprawdzić DJI Osmo Mobile. To małe, sprytne urządzenie, które pozwala wygładzić ruchy naszej ręki, żeby nie dostawać trzepiącego się obrazu. No i teraz drobny test. Ujęcie z ręki, lekko obraz się trzęsie, mogę jeszcze mu trochę pomóc, żeby trząsł się jeszcze bardziej. A teraz test drugi, z założonym gimbalem. Wystarczy, że go odpalimy i telefon się trzyma. Najważniejsze jest to, żeby go tak ustawić, że jak będziemy ruszać góra-dół całym stabilizatorem, to telefon nie będzie tak pływać na boki. Ale to już zrobiłem wcześniej. I teraz, ujęcie z ręki, niczego nie zmieniam, tak samo trzymam, lekko się trzęsie. No i teraz ruszam aparatem do przodu, do tyłu, na boki. I większość moich ruchów jest w tym momencie ustabilizowana. Zobaczcie, jak to troszeczkę creepy wygląda, jak ten aparat przyjeżdża, odjeżdża i wszystko jest takie fajne, stabilne. Łap, łap, łap. Ja swój zestaw kupiłem z dodatkową baterią i rzeczywiście, w głównym pudełku były dwie bateryjki, ale to główne pudełko przyszło z małym pudełkiem i w tym małym pudełku była podstawka, na której możemy ulokować nasze urządzenie i ono stoi. Oprócz tego jest eleganckie etui mieszczące nasz sprzęt, pasek na nadgarstek i przewód zasilający. Tutaj jako ciekawostka, przewód zasilający to USB do jacka 3,5 mm, żeby załadować nasze urządzenie. Tylko problem jest taki, można się łatwo pomylić, a nie radzę wpinać tego jacka podpiętego do USB do swojego telefonu, bo można go łatwo uszkodzić. Może pokażę, co takie urządzenie potrafi. Montujemy w Osmo telefon, ustawiamy śrubę, żeby go wyważyć, odpalamy aplikację DJI Go, łączymy się przez Bluetootha i brzdęk, aplikacja przeprowadza nas przez krótki samouczek. No i po tym krótkim tutorialu wiemy już, że w prawo, w lewo możemy ruszać telefonem góra-dół. Jeżeli przytrzymamy trigger, który znajduje się z tyłu, to nasz obraz zostanie zablokowany, czyli możemy wtedy dowolnie kręcić jak chcemy samym urządzeniem, a ono zawsze będzie spoglądać w jedną stronę. Następnie mamy możliwość rozpoczęcia nagrywania filmu za pomocą guzika, który znajduje się na dole. W tym momencie film się nagrywa. Możemy film przerwać, możemy zrobić zdjęcie, albo jeżeli dwa razy tapniemy przycisk z tyłu, to w takim wypadku nasz telefon znowu się wycentruje na wprost, natomiast trzy tapnięcia przełączą naszą kamerę i my będziemy siebie widzieć. W samym oknie aplikacji mamy dużo różnych możliwości, na przykład robienia timelapsów, robienia panoram, ale my spróbujmy czegoś innego, czyli aktywnego śledzenia obiektu. Bo jeżeli przełączymy sobie tą opcję tutaj na aktywne śledzenie, zaznaczę teraz swoją twarz, to telefon w tym momencie będzie za mną podążać i będzie mnie chwytać, żebym był cały czas w kadrze. Dlatego nawet jak wstanę, to wciąż będę ładnie widoczny i nawet jak kucnę, a nie, zgubił mnie. Ale znalazł mnie i nawet jak się przesunę w dół, to też telefon będzie za mną podążać. To jest o tyle wygodne, że jeżeli nagrywamy siebie samego podczas, nie wiem, wykładu albo czegokolwiek innego, to zawsze możemy być pewni, że ten kadr będzie się dostosowywać do naszych ruchów. Co jest takim ciekawym uzupełnieniem na przykład braku operatora. Dlatego może od teraz kręcenie filmów moich powinno właśnie się odbywać w taki sposób. Czyli mam ustawionego Osmo, mam ustawiony telefon i mogę spokojnie się przesuwać raz w jedną stronę, raz w drugą.
Zdaję sobie sprawę, że trochę tutaj śmieszkuję, ale sytuacja wygląda trochę inaczej. W dzisiejszych czasach wideokonferencje są dosyć bardzo popularne, zwłaszcza, że mamy dostęp do urządzeń, które nam pozwalają na coś takiego. I teraz, zamiast trzymać w ręce telefon, który się będzie trząść, możemy mieć coś, co wygląda naprawdę profesjonalnie, no bo zobaczcie, możemy poprowadzić w taki sposób konferencję i osoba, z którą będziemy rozmawiać, zupełnie inaczej do nas podejdzie. Wiecie, dodatkowo, jeżeli ktoś lubi, taki człowiek, który lubi pokazywać swoje emocje, może chodzić z takim osmo, wiecie, pokazywać więcej ruchu, ja wam mogę pokazać, jak wygląda moje stanowisko do nagrywania i nie będzie się martwił o to, czy jego rozmówcy zobaczą cokolwiek z tego, co on chce pokazać, bo o stabilizację będzie dbać Osmo. I to samo tyczy się mobilnych streamerów, którzy chodzą wszędzie z telefonami. Parę dni temu zabrałem to urządzenie do Częstochowy, gdzie miałem nagrywki z Łukiem G oraz Chrisem. I udało mi się złapać parę ujęć, na przykład schodzenie po schodach, po ciemnej kratce schodowej. Trafiłem dzisiaj do Częstochowy, bo nagrywam jedną rzecz i staram się ogarnąć gimbala. Ale jak sami widzicie, idąc, to ten obraz wygląda naprawdę fajnie w porównaniu do chodzenia bez gimbala. Będąc na zewnątrz, Osmo nie tylko walczył z moimi ruchami ręki, ale także z silnym wiatrem. Te ujęcia były złapane HTC U11. Czasami podczas ruchu były drobne drgnięcia, które nie wiem skąd wynikały. Jeszcze mocniej widać je przy ujęciu kartonów, gdzie sprawdzałem autofokusa. Automatyczne ostrzenie pracuje tutaj idealnie, czego nie można powiedzieć o stabilizatorze, choć i tak jestem pod mega wrażeniem. Ale na przykład na trybie selfie działa bardzo elegancko, muszę przyznać. Tutaj wiatr był już za mocny dla audio, ale nie widziałem drgań. Podczas biegu nie mogę mieć większych zastrzeżeń. Bez takiego elektronicznego ustrojstwa nie bylibyśmy w stanie uzyskać tak płynnego i tak bardzo emocjonalnego podjazdu na kartony. A dodatkowo jak triggerem zablokujemy orientację, to możemy zrobić taki dramatyczny shot. Muszę przyznać, że wszystkie ujęcia ze stabilizacją wyglądają tak bardziej filmowo. Nawet jak to jest odjazd od wykładziny na buty. Teraz łapiemy ujęcie do Łukasza G na jego kanał. I czy z takim nagrywaniem poradzi sobie każdy? Michał dostał Osmo do ręki i jak widać całkiem nieźle mu to wychodziło. Możemy stanąć w miejscu i lekko poruszać gałką, co da nam efekt, jakbyśmy nagrywali przebitkę ze statywu. Niskie kąty nie są problemem, czy chociażby udawanie kranu kamerowego wzlatując w górę. Płynne ujęcia w ruchu, czy kolejne dramatyczne ujęcia architektury. No i summa summarum, wracamy do naszych, pomyliłem kierunki, ulubionych kartonów. To fajna zabawka, dzięki której można łapać nowe, ciekawe kadry. W razie potrzeby wspomoże i zostanie twoim operatorem, a przede wszystkim sprawi, że w prosty sposób nasze nagrania z wakacji, wspomnienia, będzie się o wiele milej oglądało całą rodziną. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Osmo to jest zarąbista zabawka, zarąbiste urządzenie, o którym po raz pierwszy dowiedziałem się od Roka, który bardzo często nagrywał swoim telefonem vlogi i wychodziło mu to naprawdę całkiem nieźle. Czy bym polecił ten sprzęt? Jeżeli lubicie nagrywać telefonem i często zdarza wam się łapać różne ujęcia, na przykład na jakichś spędach rodzinnych albo tam takich, no to zawsze lepiej jest zawsze ustabilizowane wideo mieć, niż ten footage taki mocno trzęsący się. Oprócz tego chciałbym zmienić troszeczkę swój cykl wydawania materiałów. Chciałbym, żeby w poniedziałki pojawiały się tematy stricte techniczne związane z PC-tem, ze stanowiskiem komputerowym, z laptopami, ogólnie komputerami osobistymi.
W środy, tak jak dzisiaj, chciałbym wrzucać jakieś tematy mobilne. Czyli na przykład dzisiaj było trochę o DJ-u Osmo, który na pewno jeszcze wystąpi w kolejnych materiałach, bo jest jeszcze parę funkcji, o których chciałbym powiedzieć, ale to na przykład przy nagrywaniu samym smartfonem filmów, jak podejść do samego tematu, albo robienie zdjęć. Bo często korzystamy z telefonu, bo są na tyle zaawansowane, żeby zrobić zdjęcie, czy to na aukcję, czy na Instagrama, a zawsze można wykorzystać część takich domowych rzeczy, które mamy dookoła siebie, niekoniecznie takie lampy jak ta lampa. Więc spodziewajcie się, że w środę będzie kolejny materiał mobilny, w piątek będzie materiał głupkowaty o jakichś gadżetach innych takich, a w poniedziałki będę starał się coś... A w poniedziałki będę się starał coś robić technicznego, jeśli nie ze sprzętem, to może z jakimś tutorialem. To będą takie trzy główne filary. A co się dodatkowego pojawi, to się dodatkowego pojawi. Jeszcze raz, dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia i cześć. To jest poprzedni odcinek. Warty zobaczenia. I subskrypcja. I ktoś zatrąbił na zewnątrz. Takie jest życie.